7:09. Rozmowa poranka. Moim i Państwa gościem jest ksiądz Marcin Gontarz, pallotyn, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wincentego Pallottiego w Warszawie. Szczęść Boże. Kłaniam się nisko, szczęść Boże. Rozpoczynamy Wielki Post. Co zrobić, żeby ten czas nie przeciekał nam przez palce? Pytanie bardzo ogólne. Co zrobić, pani redaktor? Chcieć troszeczkę się zatrzymać, chcieć zmienić swoje życie, jeśli czuję, że nie wychodzi mi, że no mi wydaje, że pani rektor, że sumienie już ludziom powie od razu, co trzeba zrobić. Bo pierwszy osąd, tak to trzeba powiedzieć, następuje w nas samych. Nie Bóg nas osądza, nawet nie my sami w jakiś tam sposób, ale to sumienie, które po prostu jest takim sądem nas samych, pokazuje nam, co trzeba byłoby zmienić, jak to życie przeżyć. No chyba, że to sumienie już jest tak zdeprawowane, że po prostu nie ma prawa głosu, nie jest w stanie się przebić przez nasz bałagan i brud, który gdzieś tam nosimy latami w tym sumieniu. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii, nie trzeba jakiegoś wielkiego poszukiwania, na siłę nawracania się. Chcieć, naprawdę chcieć. Wszystko zależy od tego, żeby chcieć. Nieraz słyszę w kazaniach czy w naukach moich braci kapłanów, musicie to, musicie to. Ja mówię, wcale nie musicie. Nie musicie. Jeśli pragniecie, jeśli chcecie, jeśli kochacie, jeśli wierzycie, to będzie samo przychodzić. Pani redaktor, nie ma innej drogi. Jeśli ja jestem zafascynowany drugą osobą, pani jest mężatką, że tak zapytam? Jestem szczęśliwą mężatką. Chwała Bogu, że tak jest. Proszę sobie przypomnieć, pani redaktor, początki waszej znajomości. Fascynacja, zauroczenie, pożądliwość. To wszystko jest ważne, tak? I człowiek robił wszystko dla tej osoby. Mam nadzieję, że tak dalej jest. Teraz już mądrze, przemyślane jest to wszystko, ale no po prostu to wypływało. Niektórzy może gdzieś tam szukają jakiejś pomocy, żeby bardziej zaistnieć. Ja to przenoszę na relacje z Panem Bogiem. Jeśli ja jestem Nim zafascynowany, Jezusem, Ewangelią, dla mnie nie ma problemu żyć przekazaniami. Proszę mi wierzyć, to nie jest trudne. Bóg naprawdę nie obarczył nas czymś, co by przekraczało nasze możliwości fizyczne, duchowe, psychiczne. Naprawdę to nie jest tak. Jest tak wszystko dobrane przez Niego, jest tak wszystko, pani redaktor, do każdego dopasowane. Przecież On zna moje grzechy, On zna moje rany, On zna moje słabości i te mocne strony. I to jest wszystko tak dobrane dla mnie, tylko ja muszę tego chcieć. Otworzyć, pójść w tym kierunku, nie bać się, naprawdę się nie bać. Tak nieraz mam takie wrażenie, że ludzie chyba boją się, że jeśli wrócą do Pana Boga, to całkowicie to ich pobudowane życie tak powywraca, tak pozmienia, że będą teraz siedzieć tylko w kościele, że będą się teraz tylko modlić, obrazami się obwieszą, różańcami, o, takie dewoty. Nie jest tak. Pan Bóg czyni wolnym. Pan Bóg naprawdę czyni wolnym. I droga za Nim może nie jest łatwa. Pewnie są wymagania. Nieraz trzeba potrudzić się, jeśli jestem w nałogu, trzeba powalczyć. Ale naprawdę nie ma. Dopóki chodzę po tej ziemi, zawsze jest dla mnie szansa. Panie redaktor, zawsze dla każdego człowieka. Nikt nie jest przekreślony w jego oczach. Nikt. A kiedy skłaniamy głowę do posypania popiołem, to jest w tym geście pokora, uznanie swojej grzeszności, bo to jest gest, ale chyba współczesny świat uznaje pokorę za słabość. Oczywiście, oczywiście. Chociażby ostatnie rzeczy, które Jezus nas naucza, ostatnie niedziela, czy przedostatnie niedziela, nadstawcie policzek, tak? Dajcie temu, który prosi. Jeśli ktoś prosi was o nie wiem, 1000 kroków, idźcie z nim 2000. Przecież to jest tak niemodne dzisiaj. Tak niemodne. Jak czytałem tą Ewangelię w niedzielę, miałem taki troszeczkę taki dyskomfort. Mówię, Boże, kochany, jak z tym słowem dzisiaj trafić do słuchających ludzi? Czy oni tego nie przyjmą? Ale znowu, pani redaktor, to wszystko wypływa właśnie z wiary. Jeśli ktoś się zmusza, no to oczywiście to wyśmieje, to powie, ja takiego czegoś nie chcę.
Dzisiaj trzeba się rozpychać, dzisiaj trzeba po prostu iść po łebkach, do góry, nieważne jakim kosztem. Można byłoby też w taki sposób. No, nie wiem po prostu, wiele zależy od nas samych, od ludzi, od nastawienia, od tego uświadomienia sobie, pani redaktor, skąd pochodzę, dokąd zmierzam. Ja myślę, że to jest dzisiaj zaniedbane bardzo w człowieku. Młodym zawsze się wydaje, że będą młodzi. I nigdy ich nic nie spotka. Starzy, gdzieś tam czasami ta świadomość przychodzi, ale to też im się wydaje, że tak zawsze będzie, jak ich ta starość została. A tak nie jest. Przychodzi ten moment, kiedy Pan Bóg mówi, dość, idziemy, zabieram Cię, nie ma wieczności na tym świecie. A świat tego nie chce słyszeć, nie chce absolutnie. A ten gest, pani redaktor, gest posypania popiołem, szczerze, to jest po prostu, to jest nic, to jest nic. Ja nie wiem, zauważam taką rzecz od kilku lat, no można powiedzieć, odkąd jestem księdzem. Na środę popielcową u mnie Kościół jest po prostu wypełniony mnóstwem ludzi. Później już ich nie ma, już nie widzę ich w następne niedziele Wielkiego Postu, czy nawet na nabożeństwach wielkopostnych, drodze krzyżowej, czy w Gorzkich Żalach nie ma, ale na to posypanie popiołem. I nie do domu ten popiół biorą, tak jakby to była jakaś świętość. Myślę, Boże, o co tu chodzi? Dlatego przychodzicie, że coś dostajecie? Szczyptę tego popiołu. Powiem pani szczerze, tu nie chodzi o rozdzieranie szat. To, co mówi Stary Testament i to, co usłyszymy wiele razy w czasie Wielkiego Postu. Tu nie chodzi o takie gesty. Owszem, one coś tam wyrażają, coś tam. Oczywiście tutaj liturgiści czy zajmujący się znakami właśnie w Kościele by więcej na ten temat powiedzieli. Ale dla mnie osobiście to jest niekonieczne i niepotrzebne. Jest to pewna tradycja, która jest zapisana w Kościele, ludzie przychodzą, dobrze, posypujemy, można nawet i całe wiaderko wysypać. Co z tego, jak nie ma w tobie przekonania do tego, by to życie zmienić? Co z tego, że ty się posypiesz popiołem, jeśli wracasz do domu, a tam jest po prostu niezgoda, brak miłości, rozbite małżeństwo, rozwalone życie dzieciom? Co z tego, jeśli jest zdrada, jeśli jest nieład, nieporządek? Co z tego, że ty się posypiesz popiołem? Co to za pokuta, pani redaktor? Tu chodzi o to, jak mówi pismo, rozerwujcie swoje serca, nie szaty. W sercu, tak? W moim sercu jest post. A post to też właśnie, no można tłumaczyć, no poszczę, czyli odmawiam sobie, jest sucho, jest bezmięsnie, nie ma tłustości. No, w taki sposób już bardzo taki literalny. Ale to też nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że właśnie, żebym ja zrozumiał pewne rzeczy. Przede wszystkim w sobie samym i chciał to w jakiś sposób pomalutku, sukcesywnie, krok za krokiem zmieniać, bo nie da się od razu kawał życia, nie wiem, 20-50 lat zmienić w ciągu 40 dni. No, chyba że z łaską Bożą to można wszystko. Nieraz trzeba długich lat, trzeba nieraz nieść te konsekwencje swoich wyborów, tak? Jeśli, nie wiem, rozbite małżeństwo, drugie małżeństwo, oczywiście nie kościelne, cywilne, no to ja to muszę dźwigać, nieść, ale zwracam się do Pana Boga, chcę zmiany, każdego dnia się nawracam, to jest nawrócenie moje, nie to, że ja zdeklaruję, ale ja każdego dnia wstaję i idę dalej. Józef Libert bodajże powiedział, że raz wybrawszy, ciągle wybierać muszę, ja to przenoszę na Pana Boga. Wybrałem Go raz, świadomie, dobrowolnie opowiedziałem się za Nim, idę za Nim i każdego dnia to muszę czynić. Otaczają nas, księże, dźwięki, otacza nas hałas, otaczają nas informacje, otaczają nas obrazy i Wielki Post może być taką okazją do tego, żeby pobyć w ciszy, ale ta cisza czasem bywa niewygodna dla człowieka. Bardzo, bo tylko i wyłącznie, pani redaktor, swoje sumienie, siebie można usłyszeć w ciszy i tego się ludzie lękają, boją. Po prostu dosłownie się lękają i boją. Często sobie z tym bardzo nie radzą. Musi coś być, tak jak pani mówi, musi być ten szum wokół mnie, żebym ja nie usłyszał siebie. Lepiej mówić o kimś, lepiej komuś życie poprawiać, lepiej komuś wytykać, nie zajrzeć w własne serce, we własne sumienie. Tak, zgadzam się, to jest dzisiejszy problem współczesnego świata, chociaż powiem pani szczerze, że chyba odkąd człowiek istnieje i świadomie przeżywa siebie, swoją duchowość, to ten problem będzie go dotykał. Właśnie ciszy. A w ciszy mówi Bóg, w ciszy odzywa się moje sumienie.
ta izdebka, o której mówi Pismo Święte, to jest właśnie, to jest to we mnie, ten pokój, to jest ta cisza, to jest to, kiedy ja ze sobą zaczynam rozmawiać, przyglądać się sobie. I chciałbym tutaj może do radiosłuchaczy, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Nie bójcie się tego. Jeśli przyjdziecie do Pana Boga, nie bójcie się odkrywać najczarniejszych kart swojego życia przed Nim. Nic wam się nie stanie, nie wpadniecie w depresję, nie będzie aż tak krytycznie, nie będziecie tego przeżywać, bo z Jego łaską naprawdę zobaczycie coś. Oprócz tego brudu zobaczycie tą perłę pobrudzoną, ale ona nie traci na wartości, mimo że jest brudna. Dalej jest perłą. To jesteś ty, człowieku. I na tym zakończymy naszą rozmowę. Nie bójmy się ciszy, drodzy Państwo. Rozpoczynamy Wielki Post. Ksiądz Marcin Gontarz, Palloten, proboszcz parafii pod wezwaniem Wincentego Palottiego w Warszawie, był moim i Państwa gościem. Dziękuję księdzu bardzo za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie i dobrego Wielkiego Postu wszystkim. 7:09. Rozmowa poranka.